ustąpiły pracę. Rury zabudowane, kuferki zrobione, oderwane płyty wklejone. Także drodzik osadzony. Jest to gotowa płyta 140x90. No, ma już sobie spadki porobione, jak widać. Nic nas tu nie interesuje, tylko przykleić odpowiednio płytki. No i po prostu dać jeszcze izolację w narożach, bo to już jest samo w sobie izolator od wody. Ta taśma i tam dajemy izolację, ale ja to jeszcze pomaluję na wszelki wypadek. Taśma w naroża idzie tam, taśma idzie w naroża w oknie, bo okno jest w kabinie. Gruntuję, foliuję. Tak jak to nieraz mówiłem, u klienta zgodnie ze sztuką budowlaną, u siebie można eksperymentować. I tak to wygląda. Duża, ładna kabina powstanie. Tutaj się nic nie zmieniło. To jest oczywiście przyklejone na klej do glazury. Na grzebień 12 dwa razy, czyli płytę pociągnąłem po długości, na podłożu dałem w poprzek, wypoziomowałem ją na rogach, bo oczywiście nie wypoziomujemy nigdzie indziej, bo tu wszędzie mamy spadki, i docisnąłem płytkami. Ładnie się wszystko przykleiło, sztywne jest. Lecimy dalej. A, ta moja doklejka, bo po prostu to występuje w 140x90, 150. Chyba gdzieś było znalezione na metr, ale horrendalne pieniądze kosztowało. Wkleiłem tą kawałek styropianu, zaciągnę to siatką, czyli poszerzę tak. Zaciągnę to siatką, pójdzie izolacja i zapominamy o temacie. Ta wydmuszka styropianowa z gotowymi spadkami. Dodatkowo naciągnąłem siatką z klejem, żeby to jeszcze wzmocnić, a to dlatego, że na to idzie mozaika. Więc z tego powodu dałem jeszcze dodatkowo siatkę z klejem. Gdyby szła duża płytka zacinana, nie dawałbym tego, bo nie było potrzeby, ale że idzie mozaika, postanowiłem to dać. Zaraz pójdzie, jest to zagruntowane, zaraz pójdzie izolacja taśmy w naroża. Niech sobie schnie. A tu test odpływu. Woda sobie leci. No i jak na dole u sąsiada się pokaże, to będzie wiadomo, że jest źle. No i postęp prac idzie do przodu cały czas. Folią wymalowane, strefa mokra, mozaika trzy razy zmieniana, wyszła tak. Oczywiście tu była wcinka, tylko z tego powodu, żeby fabryka poszła z tej strony i fabryka, żeby poszła z tej strony. Pójdzie tu silikon, więc ten pasek musiał być tutaj wcięty, tak jak widać, po obu stronach. Po tej stronie kawałeczek kanki ściąłem i po drugiej stronie też kawałeczek kanki ściąłem. Z góry praktycznie to się nie rzuca w oczy. Teraz się tną białe fugi, bo klej biały po prostu wypłynął. Go zmyłem, ale jak to zostanie zafugowane, to wszystko się zlicuje. Fuga bardzo, ta fuga, mozaika ciężka w kładzeniu, bo ma takie grzybki. Odstają jakieś takie bąbelki, nie wiem co to jest. To prawdopodobnie będzie ciężkie do utrzymania w czystości z powodu tych elementów, gdzie będzie woda stała i będzie się kamień zbierał. Ale ja kładę tylko płytki. Ściany lecą. Tam sobie dopinam, bo wczoraj skończyłem na tym etapie. Bo miała być po prostu inna koncepcja, w brodziku miały być fale, tam miał być ten kawałeczek wcięty i zaczęte płytką z fali w tym samym kolorze i tak dalej, tylko że miała być pofalowana. Koncepcja się zmieniła, idą gładkę po całości, więc dopinam, żeby ich po prostu nie powciągało na ten system. No i lecimy. Gdzieś plantaki, żeby zrobić jeszcze ścianę okienną, no i spół tej ściany przeciwnej. Do przodu.